Cześć, mam na imię Krzysiek i zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Film jest poświęcony nauce jazdy na monocyklu. Tutaj w zasadzie opieram się głównie na swoich doświadczeniach. Uczyłem się trochę korzystając z warsztatów. Na tych warsztatach głównie byli ludzie dużo młodsi ode mnie. Efekt tego był taki, że po kilku tygodniach ja się nauczyłem, nikt więcej nie. Ale ja oszukiwałem. Dlatego, że miałem swój monocykl i pomiędzy dniami, kiedy odbywały się zajęcia na warsztatach, ja sobie ćwiczyłem. Reszta nie miała monocykli, więc między bajki trzeba włożyć to, że można się nauczyć w ciągu jednego dnia czy krócej. Znalazłem jakiś taki kanał, gdzie gość wrzucał filmiki z tego, jak jego syn uczył się jeździć monocyklem. Syn miał 6 lat, nauczył się w tam 8 czy 9 dni. I to wydaje mi się możliwe, bo ja widziałem, jak się dzieci uczą jeździć rowerem. Sam uczyłem swoje. Więc dziecko jest w stanie w ciągu tych 7-8 dni nauczyć się jeździć. Z tym, że trzeba jeszcze postawić sobie pytanie, co to znaczy umiem jeździć. Jeśli potrafię wystartować, przejechać w poprzek salę gimnastyczną, czy jeśli potrafię wsiąść na rower i jeździć kilka kilometrów, no i pytanie jeszcze, po jakim terenie? Więc tutaj te definicje są różne. Można nauczyć się w kilka dni, a po to, żeby faktycznie jeździć tam, gdzie się chce, no to trzeba trochę więcej czasu. Ale trochę za bardzo rozwinąłem, trzeba przejść do rzeczy. Przede wszystkim, skąd wziąć monocykl? Można kupić w internecie, jest kilka sklepów, ale monocykle nie są tanie. Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić, czy mu się to podoba, może kupić za kilkadziesiąt złotych. Ja mam znajomego, z którym od czasu do czasu jeździłem sobie w Lublinie po Parku Ludowym i on kupił bodajże za 80 zł jakiś używany monocykl, który jest zdatny do jazdy i on sobie na nim całkiem śmiało poczyna. Pytanie jaki? Trzeba przeczytać przede wszystkim instrukcję obsługi i co zaleca producent. Jeśli producent obiecuje, że jakaś część nie wytrzyma, to znaczy więcej niż jakby przysiągł, że wytrzyma. To jest dość z monocykla, który kupiłem sobie jako drugi i producent napisał, że to jest do nauki i dla typów, którzy nie ważą więcej jak 70 kg, czyli ewidentnie nie dla mnie. Jeśli przyjrzycie się uważnie, z tej strony oś jest dłuższa niż z tej się ułamała. Zaliczyłem bardzo spektakularny upadek. Skończył się on dla mnie tym, że przez prawie rok miałem problemy z chodzeniem. Niefartownie upadłem na zgiętą w kolanie nogę. Więc nie polecam kupowania monocykli, które są delikatne. I w instrukcji mają napisane, że są tylko do nauki. To jest pierwsza rzecz, jaki monocykl. Druga rzecz, używać kasku czy nie? I jakiego kasku używać? Bo to jest podstawowe pytanie. Więc na wszystkich forach internetowych dedykowanych jakimś tam grupom znajdziecie informacje, że kask rowerowy nie nadaje się do rolek, kask rolkowy nie nadaje się do gry w hokeja i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ja jeżdżę na monocyklu i ucząc się można rozwinąć prędkość pieszego albo trochę większą, to czy faktycznie muszę mieć kask taki jak rowerzysta, który będzie jechał 70 km na godzinę w peletonie? Albo czy muszę mieć kask tak zabudowany, jakiś orzeszek, jakiego używa hokeista czy gość, który skacze po zabawkach w jakimś skateparku? To jest pytanie, które trzeba sobie zadać. Moim zdaniem najlepszy kask to jest ten, który mam na głowie, jest dobrze dopasowany, on się tu nie ma prawa ruszać i jest zapięty. To jest najlepszy kask. Lepszego nie znam. Druga rzecz, która z mojej praktyki wydaje się istotna, to są buty. Złej baletnicy przeszkadza rąbek od spódnicy. Jeśli zaczynam jeździć, wykonuję czynności, które w ogóle z niczym mi się nie kojarzą. Jeśli
W pierwszej kolejności próbowałem jeździć w butach amortyzowanych do biegania. To się nie sprawdza. I tak nie wiesz, co się dzieje z twoim ciałem, a jeszcze do tego masz jakąś tam warstwę amortyzacyjną pomiędzy stopą a pedałem. Najlepsze są buty o cienkich podeszwach, zwłaszcza na początek. Potem ten rąbek przestaje przeszkadzać. Druga rzecz, szerokość podeszwy. Okazuje się, że jeśli jedziesz i agresywnie naciskasz pedał, naciskasz go tutaj i nagle ni stąd, ni zowąd w tym miejscu pięta trafia na oś, wyskakujesz jak z katapulty. Dlatego ważne jest, żeby obcas nie był zbyt szeroki. A reszta chyba nie ma większego znaczenia. Tyle jeśli chodzi o sprzęt. Więc teraz zajmijmy się jazdą. Zapraszam do oglądania ćwiczeń. Pierwsza myśl, która zupełnie intuicyjnie przychodzi do głowy, jest taka. Znajdę sobie miejsce, gdzie będzie rurka długa, prosta i tam będzie fajnie. Wysokość siodełka. Na początek poniżej pępka będziemy czuli się bezpiecznie. Kolejna rzecz. Jak zaczniemy jechać? Nie zaczniemy jechać tak jak na rowerze, bo wtedy ucieka. Jedziemy w ten sposób, przynajmniej na początku jest to chyba najmniej skomplikowana sprawa, że trzymamy się rurki, nie mamy żadnych nawyków, nie wiemy jak się to bydle zachowa. Kładę nogę na pedale. Pedały ustawiam tak mniej więcej pod kątem 30-40 stopni. I teraz jak nacisnę na tą nogę, to dzieje się magia, dlatego że rower zaczyna mnie podnosić. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Trzeba opanować takie coś. Ustawiam sobie ten pedał, żeby on ładnie pozwalał mi na postawienie na nim nogi. Naciskam na pedał, który jest niżej i rowerek wchodzi pode mnie, stawiam nogę. To jest pierwsza, najważniejsza umiejętność. Ja już trochę jeżdżę na rowerze, więc odruchowo utrzymuję kierunek, natomiast w momencie, kiedy ktoś siada na to po raz pierwszy, to mamy tak, gdzieś tam podparcie na dole, podparcie na siodełku, podparcie na obu nogach i jeszcze do tego kolejny punkt podparcia i musimy to wszystko zsynchronizować. Także jeśli pierwszy raz wsiadasz na monocykl i on zaczyna cię obracać w prawo, w lewo, w momencie, kiedy ty chcesz na nim usiąść, on robi jakieś takie dziwne rzeczy, tym się w ogóle nie przejmuj. To tak ma być. Nie masz żadnych nawyków, od czegoś trzeba zacząć. Pierwsza rzecz, noga, siodełko ustawiamy sobie wygodnie. Druga ręka jako przeciwwaga. Tu trzymamy się rurki i hop. Gdyby się okazało, że w tym czasie monocykl się obróci jakoś, łapiemy. Jeśli zaczynamy uciekać do tyłu, schodzimy. Niech on sobie ucieka. Jeśli ucieka do przodu, spadamy do przodu, nie ma problemu. Jeśli będzie taka sytuacja, że wsiadasz, dzieją się jakieś cuda, nie przejmuj się. On tak został skonstruowany. Tu ma odbijacz plastikowy, tu ma odbijacz plastikowy. One są wymienne. Nasze części ciała nie. Ok. Więc rozmieniliśmy pierwszy temat. Wsiadam. Opieram nogę na pedale. Siedzę. No ale co jest ważne? Ważne jest to, że ja chcę siedzieć. Jeśli siedzę, to się nie męczę. Jest mniej punktów, które w jakiś sposób rozbijają moją równowagę. I teraz zaczynam uczyć się kołysania. Do napędu służy kółko. Ja w tej chwili tylko podpieram się tą ręką,
za chwilę już z niej nie będę korzystał. Więc pokołysać się trzeba trochę. Trzeba wyciągnąć drugą rękę, zobaczyć, czy da się puścić. Jeśli da się puścić i złapać, to już jesteś gość. Już możesz zrobić taką rzecz, że cofniesz lekko pedał, tak żeby ta noga była, no tak pod kątem 90, prawie równo, tak żeby korba była prawie równolegle do nawierzchni. I teraz jak już nachylę się do przodu, bo jak chcę jechać do przodu, pamiętamy o tym, że środek ciężkości leci do przodu, a kółko podjeżdża, mogę zrobić pierwszy eksperyment. Wyciągam rękę dla równowagi, tą rękę puszczam i naciskam pedał i patrzę, co się dzieje. Jestem wychylony do przodu, puszczam rękę, naciskam pedał, podjechałem. 20 cm, może mniej, to nie ma znaczenia. Znowu hop, podjechałem więcej. Ważne jest, żeby podjeżdżać, napędzając monocykl nogami, a nie ciągnąc ręką. Potem sprawdzam, czy jestem w stanie podjechać na przykład pół obrotu. Hop, no jestem już jakiś krok do przodu, prawda? I ćwiczę to do skutku, aż się uda. Skoro udało się zrobić pół obrotu, próbujemy więcej. Koncentruję się, siedzę na siodełku, pochylam się do przodu, patrzę przed siebie. Nie patrzę w dół. Człowiek jest tak skonstruowany, że jak patrzy przed siebie, najłatwiej jest mu utrzymać równowagę. Ja od czasu do czasu patrzę w kamerę, no ale sorry, Zoro. Więc patrzę przed siebie. Pamiętam, że pół obrotu mi się udało. Ręka dla utrzymania, dla równowagi. Pochylam się do przodu, puszczam i robię hop. Udało się zrobić więcej. Jeszcze nie było całego obrotu, ale było już 3/4. Następnym razem będzie cały. I tak cierpliwie do momentu, aż czuję, że jestem w stanie kontrolować napędzanie. Przy czym ważne jest, żeby podczas tego napędzania nie trzymać się kurczowo barierki. Barierka kusi, dlatego następny etap, czyli poruszanie się na dłuższym odcinku, najlepiej jest zrobić przy ścianie. Ściana nie kusi, czujemy się bezpiecznie, ale nic nas nie kusi, żeby się kurczowo trzymać. Idziemy do ścian. Przechodzę do kolejnego etapu. Ściana, rowerek, ustawiam pedał, na który będę chciał trafić nogą. Przygotowuję sobie siedzisko, opieram pedał, patrzę do przodu i jestem na rowerku. Siedzę wygodnie, patrzę do przodu, przypominam sobie wszystkie elementy, których się nauczyłem wcześniej, czyli jestem wychylony do przodu, żeby nie polecieć w razie czego na plecy. I to, co robiłem wcześniej, lekki obrót, nie trzymając się ściany. A więc puszczam, robię obrót, spadłem, trudno. Ale czegoś się nauczyłem. Powtarzam. Noga, hop, puszczam ścianę, przejeżdżam, ile się uda. Udało się pół obrotu, super. Udało się cały, jeszcze lepiej. Potem się oparłem, ale próbuję jeszcze raz. Kolejny obrót, udało się. Mogę sobie popróbować utrzymania równowagi i cały czas ćwiczę spokojne schodzenie. Czyli siedzę wygodnie, zdejmuję nogę z pedału i schodzę nienerwowo. I kolejna próba. Ręka dla równowagi, wzrok przed siebie i jedziemy. Udało się przejechać więcej. Skoro udało się przejechać więcej, powtarzamy. Nic tak nie motywuje jak sukces. Znowu noga na pedał,
oczy przed siebie, znalazłem pedał, ustawiam sobie pedały tak, żeby w momencie, kiedy wychylę się do przodu, nacisnąć nogę i jadę. Znowu się udało kawałek przejechać i teraz, żeby nie być jednostronnym, bo tak się nauczę, że potrafię startować od ściany, jak ona jest po lewej stronie, a co zrobić, jak jest po prawej, tak? Więc powtarzamy to samo, tylko w stronę przeciwną. Więc znowu ustawione pedały, w tym przypadku akurat prawa noga, bo u mnie tak jest wygodnie, jest gotowa do naciśnięcia. Wychylam się do przodu, patrzę przed siebie i zaczynam jechać. A potem do skutku ćwiczę to w obie strony. Taka procedura, którą trzeba zapamiętać i realizować ją najlepiej bezbłędnie. Ops, zsiadam, odwracam rower. Teraz będzie małe podsumowanie tej pierwszej części ćwiczeniowej. Człowieka na monocyklu można porównać do maczugi. Środek ciężkości jest wysoko, punkt podparcia niżej. I teraz cała zabawa polega na tym, że jak środek ciężkości ucieka, to ja muszę dążyć do tego, żeby pod ten środek ciężkości podjechać. Inaczej się cały układ rozsypie. Drugi ważny wniosek jest taki, że umówmy się, że tam ta maczuga ma twarz. Że jeśli zaczynam upadać do przodu i zeskoczę z monocykla, to przy prędkości, jaką jestem w stanie rozwinąć, powiedzmy tych tam 7 czy ileś kilometrów na godzinę, ja sobie przebiegnę 3 kroki, nie ma tragedii. Natomiast jeśli zacznę upadać na plecy, to jest trochę gorzej, dlatego że człowiek słabo biega do tyłu. Dlatego ważne jest, żeby podczas jazdy pilnować tego, że gonimy monocyklem odjeżdżające ciało, natomiast nie robimy czegoś takiego, że pozwalamy na upadek do tyłu. To jest niebezpieczne. I tyle by było, jeśli chodzi o te pierwsze ćwiczenia. Skończyliśmy na takim etapie, że jestem w stanie odkleić się od ściany i pojechać dalej. I to już jest dosyć dobra, to już jest dosyć dobry początek do dalszej nauki. Potem trzeba jeździć. Na tym etapie, kiedy odklejam się od ściany i przejeżdżam kilka metrów, jestem spięty, sztywny. Po przejechaniu kilkudziesięciu, kilkuset metrów zaczynam się czuć tak, jakbym robił na siłowni kilka serii przysiadów z dużym obciążeniem. Po zejściu z monocykla nogi są sztywne, człowiek ledwie się rusza. To jeszcze nie jest taki etap, gdzie mogę powiedzieć, że nauczyłem się jeździć monocyklem. Potem trzeba jeździć, po prostu dużo jeździć do tego momentu, aż poczuję, że siedzę w siodełku, nie jestem sztywny, jakbym się gipsu najadł i po godzinie, no może nawet po pół godzinie schodzę z monocykla i czuję się zupełnie świeży, mogę wsiąść i jechać dalej. To jest etap, po którym moim zdaniem można przejść do dalszych czynności, bo człowiek już ma wrażenie takie, że czuje się na tym monocyklu w miarę swobodnie i wtedy można zacząć bardziej zaawansowane zabawy. Zanim dojdziemy do tego etapu, gdzie jeździmy sobie długo i swobodnie,
przynajmniej po asfalcie, dobrze jest zrobić ćwiczenia wprowadzające do tego, żeby zacząć samodzielnie wsiadać na monocykl. Ja przez długi okres jeździłem sobie po parku, zdarzało mi się przejeździć po kilka kilometrów, ale w tym parku co kawałek były latarnie przy samej asfalcie, więc mnie się zwyczajnie nie chciało uczyć wsiadania na monocykl bez pomocy. I w ten sposób jeździłem aż rok jak nie dłużej, bo w zasadzie miałem swój ulubiony park, jeździłem po nim, spotkałem fajnych kumpli, po co mi było to wsiadanie. No ale któregoś dnia stwierdziłem, że chyba czas z tym skończyć. I teraz pokażę Wam, jaki sposób ja wybrałem jako pierwszy do nauki startu na monocyklu. Potrzebny jest kask, trochę bezpiecznego terenu. Dobrze jest uczyć się na asfalcie, bo asfalt co prawda jest twardy i trochę boli, jak się na tym asfalcie źle wyląduje. Ale w zamian za to łatwiej się po asfalcie toczy kółko. Zaczynamy od tego, co jest nam już znane. Tylko tyle, że nie mamy ściany. Przygotowuję sobie siodełko. Dalej opieram nogę na pedale. Rozstawiam szeroko ręce. Szeroko rozstawione ręce służą nam do utrzymania równowagi. I wsiadam tak, jak to robiłem przy ścianie. Oczywiście na początku może się nie udać, może się okazać, że nie trafiam nogą w pedał. Nie przejmuję się tym wcale. Powtarzam zabieg, naciskam na pedał i staram się złapać równowagę, żeby chociaż przez ułamek sekundy znajdować się na siodełku. Może się zdarzyć tak, że przestrzelę. Nie ma problemu. Chodzi o to, że ja uczę się dzięki każdemu takiemu powtórzeniu, w którym momencie jest ta równowaga i w którym momencie będę mógł postawić nogę na pedale. Już mniej więcej jest coraz bliżej. Postawiłem nogę na pedale, więc próbuję jeszcze raz. Hop, noga na pedale. Już było lepiej. Miałem możliwość cofnąć ten pedał. Ćwiczymy dalej. Szeroko ramiona. Idę do przodu, bo chcę jechać. Noga na pedał. Hop. Już było blisko. I ćwiczymy tak do skutku. Szeroko ramiona. Noga naciska. Siadam na siodełko, noga na pedał. Każda kolejna próba zbliża nas do celu. I za którymś razem jedziemy. Teraz pytanie zasadnicze. Czy rozmiar ma znaczenie? Jeśli przyjrzymy się tym dwóm monocyklom, jeden to jest monocykl, na którym nie wolno w zasadzie jeździć, bo on też jest dla wagi lekkiej. Natomiast to już jest pojazd, który zrobiłem sobie sam. Kupiłem poszczególne części, zaplotłem koło, zacząłem od ramy, a potem tak sobie dokupowałem. W tym małym koło ma 20 cali, a tu 24. 24, ale jest gruba opona, opona ma 2,4 cala. Jeśli ustawię oba rowery w taki sposób, że osie będą na tej samej wysokości, o tak chyba będzie lepiej to widać w kamerze, jeszcze muszę złapać za siodełko tutaj, żeby się cokolwiek widzieli. Okazuje się, że siodełka są tak samo wysoko. Czyli oba rowery są dopasowane do mojej długości nogi mniej więcej. Ten mały rower ma krótsze korby, więc trochę bardziej zgięte mam kolana w momencie, kiedy pedał jest w dolnym położeniu. Zacząłem się uczyć na tym rowerze. Pierwsze metry przejeżdżałem na nim. Nie używałem go chyba od 2 lat i dopiero teraz wyciągnąłem go
z garażu, żeby nagrać ten film, bo nie chciałem na filmie przerażać nikogo wielkością koła. Natomiast na tym rowerze jeździ się całkiem przyjemnie, lekko. Różnego rodzaju nierówności robią mniejsze wrażenie niż przy takim małym kółku. I gruba opona robi swoje. Ja eksperymentowałem, w pewnym momencie nawet zaplotłem sobie koło na obręczy takiej, gdzie założyłem jednocalową oponę i przy jeździe po asfalcie w parku to było nawet fajne. Ale w momencie, kiedy człowiek zamierza wyjechać z asfaltu w parku, zaczyna się robić słabo. Także nie trzeba się wcale bać dużego roweru. Na tym rowerze uczyłem się swobodnego wsiadania. Na tym po raz pierwszy wsiadłem dzisiaj na waszych oczach, więc daje się i na tym nauczyć, i na tym. Różnica jest tylko taka, że jak postawimy rower na glebie, no to zauważymy, że oba siodła są na różnej wysokości. No i znajdując się te kilka centymetrów czy kilkanaście centymetrów wyżej, człowiek może się czuć trochę bardziej nieswojo. I myślę, że to, co chciałem pokazać w tym filmie, to udało mi się zmieścić. Serdecznie dziękuję za obejrzenie i namawiam do jazdy na monocyklu. Może na zakończenie powinienem powiedzieć, po co mnie to w ogóle było potrzebne. Otóż był okres, że jeździłem na nartach dosyć intensywnie i zauważyłem, że cała światowa czołówka w lecie trenując używa monocykli. Michaela Schifrin śmiga na monocyklu, Ilka Sztuchec śmiga na monocyklu. Każdy, kto przegląda ich strony internetowe, może bez problemu zobaczyć, że jest to bardzo powszechnie przez narciarzy używany środek treningowy. Fantastycznie poprawia czucie równowagi przód-tył. Druga rzecz, fantastycznie wzmacnia gorset mięśniowy tutaj naszego tułowia. Więc te wszystkie mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za to, że jesteśmy stabilni, bardzo dobrze są trenowane. I monocykl ma jeszcze ten plus w porównaniu z rowerem, że można go wrzucić do bagażnika i nic nie wystaje. Dlatego ja sobie wożę rower w bagażniku, monocykl w bagażniku i jak tylko mam ochotę, to wsiadam, pojeżdżę sobie trochę. A poza tym zauważyłem też ciekawą rzecz, ponieważ tu cały czas się siedzi. Nie ma tak, że jak na rowerze można co chwilę sobie tam wstać, trochę w korbach pojechać. Okazuje się, że po treningu na monocyklu podjazdy rowerem przestały, takie długie, kilkunastominutowe i dłuższe, przestały być problemem. Organizm się adoptuje do ciągłego siedzenia na siodle. Początkowo byłem w stanie wytrzymać kilkanaście minut w siodle monocykla. W tej chwili nie ma problemu z jazdą godzinną. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do oglądania pozostałych.